witam wszystkich bardzo serdecznie na wydarzeniu organizowanym przez Forum Młodych Dyplomatów z racji Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji. Nazywam się Magdalena Stypuła i razem z Olgierdem Andruszczyszyn poprowadzimy dzisiejsze spotkanie dotyczące cyberdyplomacji, czyli wpływu nowych technologii na współczesną dyplomację. Razem z nami są tu dzisiaj nasi specjalni goście, a są nimi dr Dominika Dziwisz, pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam wszystkich. A także pani doktor Joanna Kulesza, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Zanim zaczniemy, chciałabym spotkania. I w pierwszej części nasi goście będą odpowiadać na pytania przygotowane przez nas, natomiast w części drugiej będzie czas na pytania od naszych słuchaczy. Można je zadawać za pośrednictwem czatu lub bezpośrednio włączając mikrofon. Po drugiej części spotkania będziemy Państwa na bieżąco informować. W takim razie myślę, że możemy zaczynać. Ja na początek miałabym takie pytanie do pani doktor Joanny Kuleszy, ponieważ jest pani ekspertem w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnych instytucjach i organizacjach światowych. Czy mogłaby nam pani opowiedzieć o swojej działalności i o tym, dlaczego zaczęła się pani interesować zagadnieniami związanymi z polityką cyberbezpieczeństwa? To wspaniałe pytanie, bardzo dziękuję. Myślałam, że od razu przejdziemy do materii badawczych, a tymczasem mogę opowiedzieć o sobie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło z tego powodu. Faktycznie pracuję na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Międzynarodowego i to główny powód, dla którego zajmuję się cyberdyplomacją, czy tym wszystkim, co z internetem się wiąże, tych rzeczowników i przymiotników, które zaczynają się od cyber, tego dnia na tydzień jest coraz więcej, ale one faktycznie pozostają w kręgu moich zainteresowań badawczych, no bo pierwotnie wydawało mi się, że skoro prawo międzynarodowe i międzynarodowa sieć informatyczna, no to jest tam naturalny łącznik i z biegiem lat utwierdzam się w przekonaniu, że jest tak faktycznie i prawo międzynarodowe faktycznie ma coś do zaoferowania tym wszystkim, którzy przestrzenią informatyczną się zajmują. Ale jak słusznie pani była łaskawa wskazać, staram się działać aktywnie także w kilku innych gremiach, które zajmują się internetem czy zarządzaniem internetem. Spośród tych, o których chyba warto wspomnieć, powinnam wymienić internetową korporację do spraw przyznanych nazw i numerów, mówiąc w skrócie ICANN, a więc z jednej strony podmiot, który jest organizacją typu non-profit z siedzibą w Kalifornii, ale ta mała placówka tak naprawdę, ta mała organizacja, korporacja, jak sama nazwa mówi, która ma swoją siedzibę w Kalifornii, wspiera ogólnoświatową społeczność składającą się z wielu różnych podmiotów i używając pewnego skrótu myślowego, to właśnie ta społeczność tworzy normy, którymi posługujemy się w cyberprzestrzeni. Chętnie o ICANN-ie opowiem więcej, no ale właśnie próbując ustalić, kto tworzy normy w cyberprzestrzeni, skoro my prawnicy normami się zajmujemy, badania dość szybko doprowadziły mnie do terminu zarządzania internetem, a jeśli mówimy o zarządzaniu internetem i szukamy miejsca, gdzie ono faktycznie jest realizowane, to ICANN jest pierwszą odpowiedzią, która powinna się tutaj pojawić. Drugim ciekawym przedsięwzięciem jest Agencja Praw Podstawowych. Unia Europejska powołała do życia taką z jednej strony niezależną agencję, ale z drugiej strony agencję, której zadaniem jest doradzanie Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, kiedy mowa o prawach człowieka. Prawa człowieka to koncept, który w Europie jest bardzo dobrze zakorzeniony. Można by upierać się, że Unia Europejska została zbudowana na bolesnych doświadczeniach II wojny światowej, które dały nam ten wszechstronny reżim praw człowieka. No i my tu w Europie jesteśmy z nich bardzo dumni, ale jak Państwo mieliście ostatnią okazję sami zobaczyć, taki pomysł, jakim w Europie wydawało się niekontrowersyjnym, było RODO, za granicą budzi poważne kontrowersje. Ani nie lubią RODO, a więc rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych Amerykanie, ani nie lubią go Chińczycy i mówią, że to jest poważna bariera dla międzynarodowego handlu, zwłaszcza jeśli chodzi o internet. Jest jeszcze kilka innych inicjatyw, o których chętnie opowiem w toku naszej dyskusji, ale to są moje najważniejsze odpowiedzi na pytanie o to, kto decyduje o zarządzaniu siecią, kto tworzy normy w cyberprzestrzeni.
z jednej strony państwa przy pomocy takich instrumentów jak prawo międzynarodowe, w tym prawo praw człowieka, w tym prawo do prywatności, ale z drugiej strony bardzo złożona mozaika różnych uczestników tego obrotu, przede wszystkim biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, akademii i wreszcie rządów. No i tutaj ta droga zawiodła mnie delikatnie. Chętnie rozwinę tę odpowiedź, ale tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję za pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani doktor za odpowiedź. Ja ze swojej strony mam bardzo podobne pytanie do pani doktor Dominiki Dziwisz. Dlaczego właśnie cyberbezpieczeństwo zaciekawiło panią doktor? Oj, bardzo dziękuję. Rzadko faktycznie tak jestem pytana o to, jak zaczęła się moja droga związana z cyberbezpieczeństwem, więc również jest mi miło odpowiedzieć na to pytanie. No i przede wszystkim witam wszystkich państwa i panią prelegent, panią doktor Kuleszę. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od przypadku, jak większość przyjemności w naszym życiu zaczyna się od przypadku. A mianowicie chyba od wykładu profesora Chorośnickiego na temat różnych form terroryzmu. Profesor Chorośnicki był moim mistrzem, jakimś przewodnikiem naukowym i zupełnie wykluczył kwestię cyberbezpieczeństwa w tematyce swoich wykładów. Więc to nie jest tak, że profesor zainspirował mnie akurat wykładem o cyberbezpieczeństwie, ale powiedział, okej, okay, no z racji tego, że ja się na tym nie znam, to pani przygotuje kolejny wykład. I tak się to zaczęło. Zaczęłam czytać, zdenerwowana, musiałam przygotować pierwszy wykład na temat, na którym zupełnie się nie znałam. No i tak to jakoś chwyciło i mnie ostatecznie zainteresowało. Teraz pracuję w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych i mam takie wrażenie, że zajmuję się trochę przeciwną tematyką niż ta, którą zajmuje się pani doktor Kulesza, bo jak rozumiem, pani doktor Kulesza głównie kwestie prawne oraz dyplomacja. Ja zajmuję się mniej dyplomacją, a bardziej wojną. Dlatego to są te tematy, które interesują mnie w pierwszej kolejności, więc myślę, że to może być ciekawa dyskusja, bo w dyplomacji mam zdecydowane braki. Chociaż temat dzisiejszej debaty dotyczy dyplomacji, to myślę, że jednak, no, prawda, bazując na klausowicowskiej definicji wojny, no jest to jednak polityka prowadzona innymi narzędziami, więc myślę, że te dwa tematy się idealnie przeplatają dzisiaj. I tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani doktor. Skoro wspomniała już pani o pojęciu cyberdyplomacja, w związku z tym ja bym miała pytanie do pani doktor Kuleszy, czy mogłaby nam pani wyjaśnić, czym właściwie jest cyberdyplomacja i jak wygląda w praktyce? Bo wiemy, że to pojęcie zostało sformułowane jako pewna odpowiedź na współczesne wyzwania związane z rozwojem nowoczesnych technologii. Jakie działania w tym zakresie prowadzą Stany Zjednoczone, które są prekursorem wprowadzenia tego pojęcia, a jakie Unia Europejska? To jest ciekawe pytanie. Ja się bardzo cieszę, że państwo dyskutujecie teraz akurat o cyberdyplomacji i to w tym gremium. Nie w gremium, które zajmuje się, no właśnie, wojną, to nie są młodzi wojskowi, którzy próbują zastanowić się nad granicami wojny, kiedy już tej wojny prowadzić nie można, tylko właśnie państwo, młodzi dyplomaci, zastanawiacie się, jak tej wojnie dyplomacją zapobiegać, więc ja się bardzo cieszę, że o tym dyskutujemy. Ja przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz mnie przyszło się pochylić nad cyberdyplomacją i to tutaj u nas w polskim kontekście, to było w okolicznościach, w których ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skorzystał z Twittera po temu, żeby przedstawić polskie stanowisko jakiejś to wówczas aktualnej sprawy. I wtedy po raz pierwszy tu w Polsce mówiliśmy o cyberdyplomacji, bo minister spraw zagranicznych skorzystał z narzędzia informatycznego, jakim wówczas popularnym wśród polityków wciąż jest, był Twitter, no ale on był takim pierwszym oficjelem polskim, który z Twittera skorzystał, żeby dyplomację prowadzić. Ja wtedy z pewnym zdziwieniem odnotowałam, że w Polsce o cyberdyplomacji mówimy wtedy, kiedy dyplomaci korzystają z internetu. No i to jest taka definicja, która tutaj u nas kilka lat temu funkcjonowała. Słusznie pani wskazuje, że to pierwsi Amerykanie ustanowili urząd cybercara, a więc
kogoś, przedstawiciela administracji centralnej, pełnomocnika prezydenta Obamy, który miał być wszechkompetentny, jeśli chodziło o wszelkie sprawy cyber. Bardzo fajna pozycja do sprawowania dla młodych dyplomatów, absolutnie cel do osiągnięcia. Dobra pozycja, jeśli chodzi o zarządzanie, strasznie trudna pozycja, jeśli chodzi o odpowiedzialność. No ale Amerykanie i nie tylko oni uznali, że ta sfera cyber jest tak ważna, że trzeba postawić jednego dyplomatę, jednego urzędnika, który będzie wszystkimi sprawami cyber zarządzał. Liczę, że do tej amerykańskiej polityki, zwłaszcza do kursu, który przybrała ona aktualnie, jeszcze dzisiaj wrócimy, ale staram się odpowiedzieć względnie precyzyjnie na zadane przez Panią jakże trafne pytanie. Kiedy dziś mówimy o cyberdyplomacji, ja za chwilkę podzielę się z Państwem linkiem tutaj u nas na czacie, w kontekście europejskim, mówimy o bardzo precyzyjnie określonym instrumencie prawnym. My w Europie, nie tylko my, ale my tutaj w Europie pochyliliśmy się nad tym, jak można w kontekście prawnym przypisać cyberatak, jak pociągnąć do odpowiedzialności tych, o których wiemy, że kryją się za ingerencjami w nasze systemy informacyjne, za ingerencjami w naszą krytyczną infrastrukturę i powiedzieć, no dobrze, wiemy, że ten atak przyszedł od was i chcemy was za to ukarać. Jest to niezmiernie trudne, jeśli będziemy mówili o przypisaniu odpowiedzialności za cyberatak, chętnie ten wątek rozwinę. Ale na potrzeby tej krótkiej odpowiedzi przyjmijmy, że jest to szczególnie trudne i technicznie, i politycznie, i prawnie. Unia Europejska wielokrotnie próbowała ukarać tych, którzy kryli się za cyberatakami wymierzonymi w jej banki, inne kluczowe instytucje. To było bardzo trudne. Przyjęliśmy więc reżim cybersankcji. Tutaj u nas w Europie jest taki dokument, jak mówię, za chwilkę podeślę Państwu link, żeby ci z naszych uczestników, słuchaczy, odbiorców, którzy są tym zainteresowani, mogli samodzielnie ten temat zeksplorować. Mówimy o Cyber Diplomacy Toolbox. A więc o pewnym zestawie narzędzi, które Unia Europejska, mówiąc bardziej precyzyjnie, European External Action Service, czyli ten unijny MSZ, oferuje dyplomatom, państwom, żeby móc zareagować na wszelkie szkodliwe działania, które podejmowane są w cyberprzestrzeni i wywołują realne szkody w gospodarce, no, czy po prostu w postaci szpitala, który nie potrafi wykonywać swojej funkcji, bo nie ma dostępu do internetu. Jeśli więc państwo unijne chce nałożyć sankcje na tych, co do których jest przekonane, że kryją się za cyberatakiem, takie państwo może skorzystać z EU Cyber Diplomacy Toolbox, w tym przede wszystkim zainicjować procedurę sankcji, która zostanie nałożona. Tak jak sankcje w innych sytuacjach, Państwo znacie takie wszechstronne instrumenty wykorzystane ostatnio, przede wszystkim przeciwko Rosji, które spowodują, że jakiś obywatel zostanie wpisany na czarną listę i do Unii Europejskiej przyjechać nie będzie mógł na przykład. A więc mamy taki zestaw cybernetycznych, dyplomatycznych instrumentów, które mają zostać przez Państwa zastosowane wtedy, kiedy te instrumenty prawne, które my, prawnicy międzynarodowi, kładziemy na stole, nie wystarczają. Kiedy dziś w Europie mówimy o cyberdyplomacji, mówimy o bardzo szczegółowo określonym dokumencie prawnym, zestawie narzędzi, zestawie rekomendacji, one pojawiły się tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 2 lat, do korzystania z którego zachęcane są państwa europejskie, a w konsekwencji ich dyplomaci, żeby pokazać, że wiemy, kto kryje się za cyberatakami i że nie zawahamy się ich ukarać. I to byłaby moja krótka odpowiedź zadane przez Panią pytanie, ale chętnie każdy z tych wątków rozwinę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeśli można tak ad vocem coś dodać, bo to jest taka ciekawostka, pani doktor wspomniała o takim stanowisku, jakie kiedyś istniało, teraz nie funkcjonuje, cybercara, czyli tego koordynatora Białego Domu, prawda, który miał promować politykę cyberbezpieczeństwa, czyli uprawiać faktycznie tą dyplomację cyberbezpieczeństwa. No i Donald Trump tak naprawdę no, zdymisjonował, no nie zdymisjonował, po prostu usunął takie stanowisko z listy, ale Joe Biden znowu zapowiedział, że wracamy, że znowu będziemy mieć cyberkoordynatora. Ciekawa jestem, kto nim będzie. Nie wiem, czy pani doktor Kulesza ma jakieś przecieki. Nie mam bladego pojęcia. Ostatnio był Chris Painter, który znowu zaczyna odgrywać poważną rolę w tej dyplomacji cyberbezpieczeństwa, cyberdyplomacji amerykańskiej. Wraca do gry.
Natomiast nie wiem, czy będzie cyberkoordynatorem, więc bardzo jestem ciekawa. Chociaż z drugiej strony ja jestem mocno zawiedziona tym stanowiskiem, bo kiedy tam pierwszym cyberkoordynatorem był Howard Schmidt, potem kilka innych osób, to tak naprawdę była troszeczkę fikcja tego stanowiska. Nie miał żadnych realnych możliwości działania i troszeczkę podczas tej administracji Baracka Obamy ta jego rola, tego cyberkoordynatora była zepchnięta do takich objazdowych pokazów i jeżdżenia po różnych miastach amerykańskich i mówienia, dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne i te relacje w cyberprzestrzeni między państwami. Więc to było zupełnie niewykorzystany, to był niewykorzystany potencjał. Mam nadzieję, że Joe Biden tutaj się wykaże, ale to no, dajmy mu na razie szansę. Dziękuję. Mam takie kolejne pytanie do pani doktor Dominiki Dziwisz. Jeżeli już rozmawiamy o tej dyplomacji, to mam pytanie dotyczące twitterowej dyplomacji Donalda Trumpa. Jakie są, jeżeli takie są, i zagrożenia z tego wynikające? To jest temat rzeka. To jest temat rzeka i można by było mnóstwo podawać i bardzo poważnych sytuacji, które wywołał Donald Trump, wywołując prawie że konflikt międzynarodowy, ale można też przywołać sytuacje, które niezbyt dobrze świadczyły o prezydencie, o jego osobowości, jego sposobie wypowiadania się. Faktycznie o Donaldzie Trumpie mówiło się tak, że zachowuje się na Twitterze, bo to głównie o tej twitterowej dyplomacji Trumpa mówimy, jak słoń w składzie porcelany. Państwo pewnie wiecie, bo śledzicie różne konta twitterowe, Donald Trump miał takie konta dwa, czyli jedno to oficjalne konto @potus i drugie konto The Real Donald Trump, prawda? I tak naprawdę z tego drugiego konta korzystał częściej, co spowodowało pewne zamieszanie wśród administracji, nie tylko administracji amerykańskiej, ale w ogóle na całym świecie, że prywatne konto amerykańskiego prezydenta, przywódcy największego mocarstwa na świecie, jest wykorzystywane na różne sposoby częściej niż to oficjalne konto @potus. Słuchajcie, Donald Trump miał ponad 60 milionów followersów na Twitterze, więc jest to osiągnięcie niesamowite, no, gwiazda Twittera, prawda? Natomiast te jego tweety nieoficjalne były, no niestety trzeba powiedzieć, były często z błędami i ortograficznymi, i stylistycznymi, i merytorycznymi. Często nazywał ludzi głupimi, klaunami, oszustami, brzydkimi, więc ten jego język był bardzo, bardzo nieoficjalny, ale mieliśmy świadomość, że to jednak pisze prezydent amerykański. No niemałe zamieszanie wywołał Donald Trump, kiedy nazwał Kim Jong-una, niech sobie przypomnę, to było Little Rocket Man, czyli człowiek mała rakietka. Nie wiem, jakby to dobrze przetłumaczyć na język polski, natomiast użył tego określenia wobec przywódcy jakiegoś państwa i to bardzo niebezpiecznego państwa. Prawie że wywołał konflikt z Meksykiem, zamieszczając pewien tweet, już nie pamiętam, w którym to było roku, natomiast to było przy okazji, kiedy Stany Zjednoczone miały być zwizytowane, miał do Stanów Zjednoczonych przyjechać prezydent Meksyku. I Donald Trump wtedy napisał na Twitterze, że jutro wielki dzień, przyjeżdża prezydent Meksyku, ale pamiętajmy, że musimy budować mur. Oczywiście miało to odniesienie do tego muru, który jest budowany na granicy meksykańsko-amerykańskiej i Donald Trump tym samym chciał dać znać prezydentowi Meksyku, że to Meksykanie powinni również finansować budowę tego muru. To wywołało niemałe zamieszanie. Prezydent Meksyku ostatecznie nie przyjechał do Stanów Zjednoczonych, czyli skutek był raczej negatywny tej cyberdyplomacji twitterowej Donalda Trumpa. No i jest też udowodnione faktycznie przez ekonomistów, że te tweety zamieszczane przez Donalda Trumpa na tym nieoficjalnym koncie odbijają się na przykład na notowaniach giełdy i to zawsze po 2 dniach po zamieszczeniu konkretnego wpisu na Twitterze. Więc tak naprawdę pomyślcie Państwo, że to było bardzo sprytne narzędzie, wykorzystane no, czasami w sprytny sposób faktycznie przez prezydenta Donalda Trumpa, bo on w ten sposób mógł
prawda, przewidywać konsekwencje. On przecież mógł przewidywać konsekwencje tych swoich wpisów na Twitterze. W związku z tym doskonale mógł wiedzieć, jakie efekty można przez to osiągnąć. Mógł kreować politykę bezpieczeństwa, mógł kreować, prawda, dalsze jakieś posunięcia innych państw, zmuszać do pewnych działań inne państwa, więc jeśli to było przemyślane, tutaj trudno oceniać, a nie spontaniczne, to faktycznie jest to narzędzie kreowania polityki międzynarodowej. Twitter, takie proste narzędzie, które w Polsce jest bardzo mało popularne, tak mi się wydaje. Kiedy pytałam kiedyś studentów, czy korzystają z Twittera, nikt. Praktycznie nikt. Politycy coraz częściej w Polsce korzystają z Twittera, ale nadal za rzadko. No jeśli chodzi nadal o Donalda Trumpa, miał też te słynne wpisy na Twitterze dotyczące Korei Północnej. Straszył ogniem i furią, dosłownie tłumacząc z języka angielskiego, tym też wywołał niemałe zamieszanie. Napisał kiedyś na swoim Twitterze, że wycofujemy wojskowych amerykańskich z Korei Południowej oraz ich rodziny. No jak taka informacja mogła być odczytana przez przywódcę północno-koreańskiego? Może była to zapowiedź wojny. Więc tak naprawdę zwykły Twitter, ale wykorzystany przez prezydenta najpotężniejszego państwa na świecie, jest poważnym narzędziem dyplomacji i budowania relacji międzynarodowych. Oczywiście można na ten temat mówić dużo więcej, ale może dajmy na razie Donaldowi Trumpowi spokój. Pewnie jeszcze wrócimy do jego tematu. Tak, na pewno jeszcze wrócimy. Dziękuję za odpowiedź. Myślę, że teraz może czas przejść do takich pytań ogólnych, kierowanych do naszych obydwu pań prelegentek. I właśnie jako pierwsza chciałabym zapytać panią doktor Joannę Kuleszę. W jaki sposób władcy państw radzą sobie z zagrożeniami i w jaki sposób współpracują z innymi państwami w tym zakresie? Bardzo dziękuję. Ja rozumiem, że chodzi o państwa suwerenne, niekoniecznie tylko o te, które są monarchiami, tak? Ale tak, rozumiem, tak, że chodzi o przedstawicieli państw. Na pewno dyplomacja jest ważnym elementem, który pozwala państwom współpracować. Ja myślę o tym, że przede wszystkim internet ze swojej natury jest międzynarodowy, jest transgraniczny, więc te wszystkie narzędzia, które państwo znacie, które pozwalają państwom ze sobą współdziałać, czy to na poziomie dyplomatycznym, czy to na poziomie prawa międzynarodowego, traktaty, prawo zwyczajowe, ogólne zasady uznane przez narody, jak mówi statut MTS-u, cywilizowane. A więc wszystkie te instrumenty powodują, że powinno nam być łatwiej dogadywać się także w cyberprzestrzeni. Ale okazuje się, że różnice w interpretacji tych ogólnych zasad, które znamy, są na tyle istotne, że jest tam trudno takie proste rozwiązania znaleźć. Nie ma wątpliwości, że prawo międzynarodowe, takim jakie znamy, znajduje zastosowanie w cyberprzestrzeni, co potwierdziła Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ-u i co do tego nie ma sporu. Spór toczy się wokół tego, jak to prawo interpretować. Druga oś sporu, która wymaga współpracy międzynarodowej państw, próbując odpowiedzieć na pani dość precyzyjne pytanie, to owa kwestia właśnie przypisania odpowiedzialności. A więc w jaki sposób wykazać, że dana aktywność w przestrzeni, wciąż obracamy się wokół pojęcia wojny, do którego mam nadzieję, że jeszcze wrócimy. Ale jak wskazać, że dana aktywność w cyberprzestrzeni, gdziekolwiek ona jest, spowodowana została przez określonych aktorów, czy powinna była zostać powstrzymana przez określonych aktorów. I w tym celu państwa działają przy pomocy starych metod, umów międzynarodowych, takim fajnym instrumentem, o którym państwo jako młodzi dyplomaci powinniście pamiętać, jest konwencja budapesztańska, a więc konwencja z 2001 roku, umowa międzynarodowa o cyberprzestępczości. I to jest fajne narzędzie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że można by upierać się, że to jest jedyna umowa międzynarodowa, która bezpośrednio internetu dotyczy, cyberbezpieczeństwa dotyczy, jest wiążąca. To jest taka stara, klasyczna umowa międzynarodowa. Nie mamy innych, nie mamy żadnej konwencji o cyberbezpieczeństwie, niczego takiego nie ma. To w tej chwili leży na dyplomatycznym stole, o to wspierają się Chiny, Rosja, Stany, Europa, Brazylia w ONZ-cie, bardzo fajne procesy. Liczę, że tam państwo także odnajdziecie swoje ścieżki zawodowe. Takiej umowy o cyberbezpieczeństwie nie ma.
międzynarodowa umowa, taki stary, dobrze nam znany instrument prawa międzynarodowego jest jedna, to jest konwencja budapesztańska. Zapisano tam poszczególne działania, cyberprzestępstwa, które przez państwa mają być karane. A więc Polska, która jest stroną konwencji budapesztańskiej, zobligowała się, że w jej prawie wewnętrznym znajdą się te same wszystkie przestępstwa, co do których zobligowały się inne państwa. No i taka umowa to jest taki dobry, stary, dobrze nam znany instrument współpracy międzynarodowej. Nie idealny, no bo wtedy trzeba zadzwonić do policji państwa partnerskiego, upewnić się, że ona zacznie działać. To nigdy nie działa dostatecznie szybko. Microsoft w 2018 roku zaproponował ciekawy pomysł umowy międzynarodowej. Zwróćcie Państwo uwagę, Microsoft, nie Rosja, nie Stany, nie Unia Europejska, Microsoft zaproponował konwencję międzynarodową, która miałaby być konwencją genewską dla cyberprzestrzeni. Mielibyśmy umówić się, że w cyberprzestrzeni zachowujemy się w sposób pokojowy. Fascynujący pomysł dla nas, dla badaczy, super sprawa, nareszcie coś fajnego, co możemy analizować. Dla wszystkich państw, czy jak Państwo tutaj mówicie, władców, pomysł absolutnie oburzający. Jak może podmiot prawa prywatnego proponować stosowanie norm, które państw miałyby dotyczyć? Microsoft przedstawił tę propozycję, w tej chwili pewnie trudno byłoby Państwu dostać od nich bliższe informacje, ale do czego zmierzam? Ta współpraca przeniosła się z poziomu międzynarodowego na poziom wielostronny. Nagle to podmioty prywatne, takie jak duże firmy, wyznaczają reguły działania w cyberprzestrzeni i jedynie działając wspólnie z nimi możemy osiągnąć realne działania. W konsekwencji, jak państwa próbują budować tą współpracę w cyberprzestrzeni, łącząc swoje wysiłki nie tylko jedne z drugimi, ale także z podmiotami prawa prywatnego, z firmami, z użytkownikami takimi jak my. I takim ciekawym pomysłem było stworzenie Międzynarodowego Centrum Atrybucji. Microsoft też zaproponował i stwórzmy taki podmiot, który będzie nam pomagał rozwiązać kwestie techniczne. Kto by mu zaufał i na jakiej podstawie? Musimy więc skontestować te wszystkie stare, dobrze nam znane zasady i spróbować znaleźć nowe, wykraczając poza krąg państw. To są te zjawiska, które w tej chwili dość łatwo odnotować. Ponownie chętnie rozwinę każdy z tych wątków, ale to byłaby moja krótka odpowiedź. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie to samo pytanie kieruję do pani doktor Dominiki Dziwisz. Myślę, że takie najważniejsze wątki, no, pani doktor Kulesza już zwróciła uwagę, jest to faktycznie niesamowite, że podmioty niepaństwowe, nie podmioty prawa międzynarodowego, ale podmioty prywatne zaczynają kreować politykę bezpieczeństwa, dyplomację w cyberprzestrzeni. Zwróćcie Państwo uwagę, że największe firmy, najwięksi giganci z sektora IT wielokrotnie dysponują budżetem przekraczającym budżety średniego państwa, a więc to też świadczy o tym, jak dużą rolę będą odgrywać firmy prywatne, te największe, w kształtowaniu polityki cyberbezpieczeństwa, w opracowywaniu nowych dokumentów. Jak słusznie zauważyła pani doktor, często te propozycje, które docierają od nas z sektora prywatnego, są jakieś nowe, są nowatorskie. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o same propozycje na przykład państw w ramach Unii Europejskiej, to nie ma tutaj wiele do zaoferowania. My nadal chyba uprawiamy taką taktykę ping-ponga. Czyli jedni atakują, drudzy odpowiadają, każdy broni swojego, czyli to jest takie, jak to się mówi po polsku, odbijanie piłeczki. Natomiast nie ma wspólnego pomysłu, co robić, żeby było lepiej w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Oczywiście inicjatyw jest całe mnóstwo. Nawet jak wejdziecie Państwo na stronę no, byłego już Ministerstwa Cyfryzacji, ministra mamy, ale teraz wiecie, że pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji przeszli do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc sytuacja jest dość nowa i ciekawa. Natomiast jak wejdziecie na stronę ministerstwa, to zobaczycie, ile jest różnych inicjatyw, chociażby w ramach samej Unii Europejskiej, chociażby to współpraca państw wyszehradzkich dla większego cyberbezpieczeństwa. Macie współpracę na poziomie operacyjnym w ramach CIRT-ów ze strony Polski, tutaj jest CERT Polska,
w ramach sieci NASK, czyli to jest takie zespół reagowania na incydenty komputerowe w ramach tej sieci NASK. Mamy Europejską Organizację do Spraw Cyberbezpieczeństwa, jeśli mówimy o tych działaniach dyplomatycznych i współpracy międzynarodowej. Mamy Środkowoeuropejską Platformę Cyberbezpieczeństwa. Tutaj z kolei to jest takie forum wymiany poglądów, też przeglądy strategii cyberbezpieczeństwa. Tych inicjatyw jest bardzo dużo. Natomiast o efektach tych inicjatyw ja słyszę rzadko. Może też dlatego, że zwracam uwagę na inne aspekty, które są bliżej moich zainteresowań badawczych. Natomiast no, nie wiem, czy pani doktor Kulesza się ze mną zgodzi, ale nie ma jakichś ciekawych inicjatyw w ostatnim czasie, żeby budować no, jakąś wspólną platformę, nie wiem, nawet chociażby wymiany informacji. Może tych inicjatyw jest aż tak dużo, że nie ma jednej głównej. No, dużo tutaj działa oczywiście dobrego ENISA, ale nadal wydaje mi się, że jest to za mało. Dziękuję. Chyba troszkę chaotycznie odpowiedziałam na to pytanie, ale proszę mi wybaczyć. To chyba po tylu godzinach zajęciowych dzisiaj. Ja może uzupełnię, jeśli można. Zgadzam się z tym, że Europie na pewno ja podaję Państwu tutaj dwa linki, żebyśmy uczynili zadość naszym słuchaczom i ich głodowi wiedzy. Są takie dwa miejsca w ONZ-cie, w których ta dyskusja w tej chwili się toczy. Ja Państwu tutaj zresztą podaję linki, żeby nie budzić konfuzji wśród naszych odbiorców. Jak najbardziej są takie dwa procesy równolegle biegnące w ONZ-cie. Jedna z nich to grupa ekspertów rządowych. I to są dyskusje, które toczą się wokół Komitetu do Spraw Rozbrojenia, więc mówimy o rozbrojeniu, w tym o rozbrojeniu w cyberprzestrzeni. To jest zupełnie fascynujące. Tam niestety Polski zabrakło, mimo naszych wysiłków. Ale jest też równoległy proces Open-Ended Working Group, czyli grupa robocza, która ma charakter otwarty, do niej przystąpić może każdy. No w tym na przykład Akademia Młodych Dyplomatów jako obserwator również mogłaby tutaj grupy dołączyć. I tam wyraźnie widać podział polityczny UNGG, czyli ta grupa ekspertów rządowych, bez wątpienia realizuje swoją politykę pod wpływem Europy, Stanów Zjednoczonych. Mówimy o like-minded countries, czyli państwa, które myślą podobnie i my myślimy podobnie ze Stanami Zjednoczonymi i ta więź jest silna i widoczna. Zresztą zerknijcie Państwo na skład tej grupy. A ta druga grupa otwarta, zainicjowana przez Rosjan, Chińczyków z silnym udziałem Brazylii, Indie, czyli państwa BRICS, tam bez wątpienia wiodą prym. One chcą się upewnić, że suwerenność państwowa w cyberprzestrzeni będzie chroniona. Kolejny fajny temat na kolejne fajne spotkanie. I tam zdecydowanie pierwszeństwo biorą kwestie bezpieczeństwa i to oni chcą się upewnić, że ich internet będzie idealnie filtrowany, idealnie bezpieczny w konsekwencji. Więc mamy takie dwie ścieżki dyplomatyczne, które teraz się toczą. Ich skuteczność jest ograniczona z powodów, o których mówiłam wcześniej, z powodu tego, że to tak naprawdę duże międzynarodowe firmy rozdają karty. No ale dla ścisłości obok ENISO, o której słusznie wspomniała pani doktor Dziwisz, podkreślić należy, że takie dwa ONZ-owskie procesy cały czas się tworzą i zachęcam Państwa do śledzenia ich postępów. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani doktor za odpowiedź i właściwie następne pytanie. W jaki sposób prezydentura Joe Bidena wpłynie na prowadzoną dotychczas przez Stany Zjednoczone politykę cyberbezpieczeństwa? Czy nastąpią jakieś większe różnice? Moi drodzy Państwo, ja za chwilkę spróbuję odpowiedzieć jak najbardziej precyzyjnie. Ja ostatnio jako niedyplomata nauczyłam się jednej dyplomatycznej sztuczki, którą Państwo pewnie znacie i próbujecie ją na mnie zastosować. Nigdy nie odpowiadać na pytania hipotetyczne, czyli co by było gdyby. W związku z tym, gdybym była dyplomatą, to powinnam jak najszybciej uniknąć odpowiedzi na tak postawione pytania, bo nie wiemy jak on przyjdzie, to wtedy się nad tym zastanowimy. Ale dyplomatą nie jestem, a my naukowcy uwielbiamy gdybać, więc ja pogdybam. Z jednej strony można by spodziewać się liberalizacji polityki pod każdym względem, także wtedy, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Amerykanie proponują bardzo odważne rozwiązania, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, także cyberbezpieczeństwo wewnętrzne. Mój ulubiony akronim to taki projekt ustawy, która od 2 lat już bez mała czeka na Kapitolu. Ten akronim to ACDC, a więc ustawa, która miałaby spowodować aktywną cyberobronę.
Amerykanie mówią o obronie do przodu, defending forward, mówią o hakowaniu tych, którzy ich zhakowali, hackbacks, a więc chcą legitymizować sytuację, w której firma, do której włamali się z zagranicy, będzie mogła włamać się z powrotem. Absolutne naruszenie prawa międzynarodowego i z takiego absolutnie nie powinno mieć miejsca. Amerykanie mówią o tym całkiem poważnie. Jest więc to wyjątkowa z jednej strony, z drugiej strony potencjalnie bardzo niebezpieczna polityka. Czy ona się zmieni? Zdania z mojego nasłuchu wynika są bardzo podzielone. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że taka agresywna, chyba moglibyśmy powiedzieć, polityka jest stanem na rękę. Oni mają dużo do stracenia, nie zawahają się przed niczym, żeby ten swój interes jak najskuteczniej bronić. Ich stanowisko w UNGD pewnie się nie zmieni. Ten projekt może wciąż nie stanie się prawem, ale amerykański biznes, i to drugi powód, dla którego być może amerykańska polityka cyberbezpieczeństwa nie ulegnie radykalnej zmianie, amerykański biznes wciąż boi się o swoją pozycję i wciąż będzie zabiegał o to, żeby ona była jak najmocniejsza. Na Kapitolu bez wątpienia ścierają się wpływy polityczne, wojskowe i właśnie wpływy biznesowe. Wydaje się, że to te wpływy biznesowe do tej pory wiodły prym i tutaj niewiele chyba się zmieni z racji właśnie tego, że najwięcej do powiedzenia ma biznes. My tu w Europie, kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie, rzadko mówimy o przestępstwach związanych z własnością intelektualną. Czasem nie ma wątpliwości, że Hollywood ma na Kapitolu duże zainwestowane pieniądze i będzie się starał, żeby tą politykę, gdzie cyberbezpieczeństwo równa się ochrona własności intelektualnej, kontynuować. Więc ja byłabym ostrożna, prognozując jakąś radykalną zmianę, która miałaby pojawić się w polityce cyberbezpieczeństwa. Zgadzam się z panią dr Dziwisz, pewnie będą zmiany personalne, ale tak dzieje się wszędzie na świecie po wyborach. Natomiast czy te nowe osoby przyjdą z radykalnie innymi pomysłami? Tutaj wróciłabym do mojej pierwszej dyplomatycznej odpowiedzi. Poczekamy i zobaczymy. Dziękuję za odpowiedź. I również co pani dr Dominika Dziwisz może nam powiedzieć na ten temat? Ojej, postaram się podejść do odpowiedzi na to pytanie z trochę innej perspektywy. Może zacznę od tego, że kiedyś usłyszałam od mądrego człowieka, że zazwyczaj ta pierwsza kadencja nowo obranego prezydenta amerykańskiego jest nadal kontynuacją polityki jego poprzednika. Natomiast tutaj w przypadku Joe Bidena wydaje mi się, że będzie zupełnie odwrotnie. Może to nie będzie jakaś radykalna zmiana, ale to będzie lekki powrót do tego, co proponował Barack Obama. Jednak to ten sam obóz, prawda? Są sygnały, oczywiście to jest na razie taka spekulacja moja, że cyberbezpieczeństwo będzie takim top level national security priority, czyli znowu wróci do łask. U Donalda Trumpa takie zadania dotyczące cyberbezpieczeństwa, niestety wracam tutaj znów do spraw kadrowych, były spychane na mniej znaczących urzędników, mniej doświadczonych. A teraz będziemy mieć gwiazdę numer jeden. Mamy nową gwiazdę, jaką będzie, uwaga, Alejandro Mayorkas. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, bo to dosłownie było 2, 3, może 4 dni temu ogłoszone, że zostanie nowym sekretarzem bezpieczeństwa krajowego, czyli niezwykle ważna funkcja również dla cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No to jest postać bardzo ciekawa, no choćby z tego powodu, że swojego pochodzenia, bo jest to migrant z Kuby, jeśli dobrze pamiętam, więc pierwszy imigrant w ogóle z kraju latynoamerykańskiego, który będzie pełnił tak poważną funkcję, będzie szefem, sekretarzem bezpieczeństwa krajowego. I słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie postać pana Mayorkasa, ja natomiast pamiętam, że była to postać mocno zaangażowana w negocjowanie, bo to jest prawnik, tej przełomowej umowy z Chinami, z Chińską Republiką Ludową w 2015 roku. To było duże osiągnięcie w zakresie cyberbezpieczeństwa administracji Baracka Obamy. No, z czym będzie musiał się zmierzyć Alejandro Mayorkas? No, przede wszystkim problemem Huawei, prawda? Czyli sprawa, która już funkcjonuje
od wielu miesięcy. Pewnie będzie chciał odciąć współpracę sojuszników amerykańskich z Huawei i innymi firmami chińskimi, które są zaangażowane w rozwój sieci 5G. Będzie też chciał walczyć pewnie z pewnym niskim morale pracowników swojego departamentu. Na pewno Państwo pamiętacie głośną sprawę, kiedy Donald Trump zwolnił szefa CIS-a w ramach DHS-u, Chrisa Krebsa, który wypowiedział się pozytywnie o systemach informatycznych, które prawda, tutaj zajmowały się przeliczaniem głosów wyborców. To nie było na rękę Donalda Trumpa, więc myślę, że mimo tego, że Chris Krebs był z obozu trumpowskiego, to jednak będzie chętniej tutaj ponownie przyjęty w obozie Joe Bidena. Natomiast pani doktor wspomniała o broni wyprzedzającej, o tym Defend Forward. Nie wiadomo, jakie będą posunięcia Joe Bidena w zakresie ofensywy w cyberprzestrzeni. Myślę, że na pewno skoncentruje się na działaniach, tak jak Barack Obama, związanych z Rosją i wrogą działalnością rosyjskich hakerów. No i tak jak wspomniałam wcześniej, pewnie będzie chciał na nowo wprowadzić, co zresztą zapowiedział, Chrisa Paintera na jakieś wyższe szczeble władzy, na nowo wróci cyberkoordynator Białego Domu, ale tak naprawdę no to są wszystko spekulacje. Pierwsze miesiące pokażą, czy w ogóle Joe Biden będzie jakkolwiek zainteresowany cyberbezpieczeństwem. No inaczej, jakkolwiek musi być zainteresowany, bo nie ma wyjścia. Natomiast czy te działania dotyczące cyberbezpieczeństwa będą miały priorytet? Nie wiem. Stany Zjednoczone mają dużo problemów innych w tym momencie. Nie wiem, czy cyberbezpieczeństwo będzie na pierwszym miejscu. Zobaczymy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Ja chciałabym troszeczkę wrócić do tematyki związanej z naszym krajem. Mianowicie chciałabym zapytać, jak wygląda polska strategia polityki cyberbezpieczeństwa? Czy ta koncepcja zwraca uwagę na najważniejsze problemy i zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa? I to pytanie skierowałabym do pani dr Joanny Kuleszy na początek. Ja odpowiem krótko, tak, jak najbardziej. Polska strategia cyberbezpieczeństwa obejmuje wszystkie obszary, które dla cyberbezpieczeństwa są istotne. Jest to już któraś kolejna u nas w Polsce strategia cyberbezpieczeństwa. To wszystko są bardzo wszechstronne dokumenty, często dosyć takie pojemne. Faktycznie można zagłębić się w lekturze na kilka godzin. Natomiast wiecie Państwo, ja mam przekonanie, że kłopot z tymi licznymi strategiami, które tutaj w Polsce mamy, leży w ich implementacji, o tyle, o ile więc na zadane pytanie, czy strategia jest dostatecznie wszechstronna, odpowiadam bez wątpliwości, jak najbardziej tak, o tyle na troszkę inaczej zadane pytanie, na ile ona nam pomaga skutecznie bronić się w cyberprzestrzeni, jeśli w ogóle takiego sformułowania można użyć, to tutaj moja odpowiedź byłaby już bardziej umiarkowana, czy bardziej wyważona. Przy czym jednocześnie podkreślmy, nie jest to polska specyfika. Cyberbezpieczeństwo jest trudne, od czego tutaj zaczęliśmy, gdzie obie z panią doktor mówiłyśmy o cybercarach, a więc o kimś, kto byłby omnikompetentny w zakresie cyberbezpieczeństwa, to jedno podejście. Właściwie w Europie go nie znajdziemy. Francuzi wzmocnili swoją strukturę, o taki specjalny urząd, który cyberbezpieczeństwem ma się zajmować, ale nigdzie w Europie nie radzimy sobie z tym idealnie. My tutaj próbując pisać naszą strategię, podglądaliśmy, jak robią to inni. Bez wątpienia istotną, wiodącą rolę odgrywa tutaj ENISA i ona daje nam szczegółowe wytyczne. Mamy dyrektywę NIS, jeszcze chyba dziś nie powiedziałam, czym dyrektywa NIS, no to ja mówię niniej, czym jest dyrektywa NIS, która obliguje nas do napisania strategii i to napisanie jej w określony sposób. Także tutaj mając taką pomoc, nasza strategia musiała się udać. Natomiast z implementacją kłopot mają wszystkie państwa, niektóre mniejsze, niektóre większe. Nam zmiany na scenie politycznej na pewno nie pomogły. Cyberbezpieczeństwo jest jednym z tych obszarów, w których bardzo wyraźnie widać zmaganie się stref wpływów. I najczęściej jest to z jednej strony, i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. My mieliśmy bardzo długo, jego sytuacja była długo niejasna,
mieliśmy długo Ministerstwo Cyfryzacji, które miało być tym centrum decyzyjnym. No i teraz po tych niedawnych zmianach zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Do tego mamy MON wojskowy, mamy MON rządowy, przepraszam, mamy CERT wojskowy, mamy CERT rządowy, mamy CERT ogólny, więc CERTów mamy przynajmniej trzy, a potem jeszcze mamy sektorowe CERTy, także ten podział kompetencji mimo wszechstronnej strategii wydaje się, że w praktyce wciąż budzi pewne konfuzje, a poniżej poziomu podziału kompetencji, który nie jest być może tak jasny, jakbyśmy tego chcieli, jest jeszcze poziom wdrażania tych przepisów, ustawy o cyberbezpieczeństwie, rozporządzeń do niej, który jawi się jeszcze bardziej konfudujący i tam jest jeszcze więcej szczegółów, na których nie trudno się potknąć. Więc strategia, fajnie, super, dobrze, że ją mamy, ona spełnia wymogi dyrektywy NIS. Przepisy, które ją implementują, to już troszkę gorzej, a rozporządzenia i praktyka to jest ten obszar, na którym chyba najbardziej powinniśmy się skupić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy pani doktor za odpowiedź i być może ktoś z naszych słuchaczy ma jakieś pytania. A może jeszcze pani Dominika Dziwisz chciałaby się ustosunkować do tego pytania? No, bardzo chętnie. No, proszę. Zgadzam się w pełni z panią doktor Joanną Kuleszą, że dokument to jedno, ale jego realizacja i wybranie odpowiednich narzędzi realizacji to jest druga sprawa. I ta nasza strategia, nowiutka strategia, przecież podpisana w październiku ubiegłego roku przez prezesa Rady Ministrów, premiera Morawieckiego, przyjęta na lata 2019-2024, zastąpiła krajowe ramy cyberbezpieczeństwa, jest dokumentem ogólnie mówiąc poprawnym. Daje szanse, daje wyzwania, tylko no, kwestia tej realizacji. Natomiast jeśli mówimy o polskich działaniach w cyberprzestrzeni, warto zwrócić uwagę na inny dokument, na Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Polski, czyli też dokument nowy. I tam faktycznie zostało wpisane cyberbezpieczeństwo, rozpisane na kilka punktów, powiedziałabym w sposób niewystarczająco satysfakcjonujący, ale jest tam, jeśli mówimy o dyplomacji, jedno założenie, które może rodzić pewne kontrowersje, albo nie, przynajmniej mnie wydaje się to założenie mało dyplomatyczne, a mianowicie wpisano, że Rosja jest głównym źródłem cyberzagrożeń. Dla mnie, owszem, no, może jest to dobre posunięcie, ale z drugiej strony może zamglić, w jakiś sposób zakłócić szersze postrzeganie problemów cyberbezpieczeństwa. Wydaje mi się, że traktowanie Rosji jako jedynego wroga Polski nie jest dobrym zagraniem dyplomatycznym. Owszem, Rosja jest dużym zagrożeniem, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń i bardzo poważnym graczem, doświadczonym graczem w cyberprzestrzeni, ale za kilka lat cyberprzestrzeń może wyglądać zupełnie inaczej. I może to ataki chińskich hakerów będą dla nas poważniejszym problemem niż ataki rosyjskich hakerów. A to zostało już wpisane w dokument, który będzie funkcjonował w Polsce przez kilka lat. A my tak naprawdę nie wiemy, co się będzie działo w cyberprzestrzeni w ciągu najbliższego roku. Nie mamy bladego pojęcia i trudno jest tutaj przewidywać, bo przecież cyberprzestrzeń jest środowiskiem praktycznie nieprzewidywalnym, niekontrolowalnym. To nie jest tak jak z narzędziami kinetycznymi, których da się, kiedy tutaj też da się podczas klasycznej wojny przewidzieć jakoś działania uczestników stosunków międzynarodowych. Tutaj nie wiemy, bo nie wiemy, co kto robi, nie wiadomo skąd pochodzi atak. Mamy tylko poszlaki, nie mamy na to żadnych dowodów. Czasami poszlaki wystarczą, żeby odpowiedzieć na atak, ale jest to niezwykle trudne, żeby dowiedzieć się na 100%, skąd atak pochodzi i w jakim celu został przeprowadzony. Dlatego nie krytykuję strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, natomiast faktycznie ten konkretny zapis rodzi sporo kontrowersji i myślę, że będzie jeszcze wielokrotnie ten temat poruszany na różnych forach dyskusyjnych, nie tylko naukowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź i zachęcamy do zadawania pytań, czy być może ktoś ma już pytanie. Pan Szymon. Dzień dobry. Z tej strony Szymon Palczewski, absolwent UJ-u, obecnie redaktor Cyber Defense 24.
Ja mam takie pytanie do pań ekspertek w sprawie ostatnich wydarzeń. Może to nie będzie zbyt popularny temat, ale bardzo mnie ciekawi pań opinia. Chodzi mi o kwestię rosyjskich pranksterów. Ostatnio mieliśmy do czynienia z akcją wymierzoną w premiera Kanady Justina Trudeau, który dał się złapać rosyjskim pranksterom. I mam tutaj takie pytanie do pani, jak panie w ogóle postrzegają tego typu działalność w sieci, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardzo duży cios wizerunkowy i PR-owy. Wcześniej ta sama grupa pranksterów podszyła się, nabrała nawet naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Wówczas podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ. Ich ofiarą padli również Jens Stoltenberg, Boris Johnson, Emmanuel Macron. I tutaj mam takie właśnie pytanie, w jaki sposób panie by tą kwestię rozpatrywały? W jaki sposób walczyć z tym procederem? Czy posiadamy jakiś katalog narzędzi? Ponieważ z jednej strony nie jest to tradycyjna forma cyberataku, ani też stricte operacja informacyjna. Jak z tym walczyć i jaka jest pani opinia na ten temat? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nie wiem, która z nas pierwsza chciałaby odpowiedzieć na to pytanie. Mogę zacząć. Dzień dobry, panie Szymonie. Miło mi pana słyszeć. Niestety pana nie widzę. Faktycznie, szczególnie tutaj w Polsce te żarty, prawda, pranksterów, którzy dzwonili do prezydenta Andrzeja Dudy, wywołały sporo kontrowersji. Nie ma co ukrywać, też troszkę zamieszania i śmiechu i takiego no, zastanowienia się, o co w zasadzie chodzi i czy to była prawda, czy nieprawda. Natomiast faktem jest, że to mocno takie działania pranksterskie podważają wiarygodność najwyższych urzędników. Co z tym można zrobić? Pan Szymon pyta, jakie narzędzia można tutaj stosować. Myślę, że przede wszystkim uświadamianie każdego urzędnika państwowego, ale też służby bezpieczeństwa powinny tutaj lepiej zadziałać. Jednak, no, jednak ktoś zadzwonił na telefon prezydenta. I owszem, nie śledziłam jakoś z emocjami tej sprawy, więc nie do końca wiem, jak ona się skończyła. Natomiast ktoś zdał numer telefonu do prezydenta, zadzwonił, przedstawił się i prezydent w to uwierzył. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak ten nasz wywiad nie zadziałał, że dopuszczono do takiej sytuacji, to jest absolutnie nieakceptowalne. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, bo to podważa wiarygodność urzędu, to powoduje śmiech z najwyższych rangą urzędników polskich, nie tylko polskich, jak pan słusznie wskazał, na całym świecie. Natomiast jakie my mamy narzędzia? Jeśli to są pranksterzy działający z terytorium Rosji, no to już jest działanie, trzeba by było tutaj działać dyplomatycznie. Nie wiem, pani doktor Kulesza pewnie będzie wiedziała, jakie są narzędzia prawno-międzynarodowe, które mogą tutaj się odnosić do takich działań, bo przecież to już jest sprawa międzynarodowa. Nie pamiętam, czy to byli rosyjscy pranksterzy, czy ukraińscy. Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, natomiast no, wywołało to powszechny śmiech, no, że do takiej sytuacji doszło. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Tak samo, wiecie państwo, to chyba brak świadomości takich zagrożeń powoduje, że jest ich tak dużo. Ja pamiętam, kiedy kilka lat temu wysoki rangą urzędnik podpisywał dokument, podpisywał, wpisując też login i hasło do swojego komputera, czyli wyobraźcie sobie państwo wszędzie kamery telewizyjne, które filmują tego urzędnika, który dokonuje podpisu tutaj jakiegoś elektronicznego, wpisuje login i hasło, przy czym kamera jest skierowana na ręce tego urzędnika. Czyli co? Nie trzeba hakować, żeby zdobyć login i hasło. To jest zupełny brak świadomości cyberzagrożeń, brak świadomości konsekwencji cyberzagrożeń. I myślę, że to jest główny powód tego, że te działania pranksterskie są tak łatwe do przeprowadzenia, a jednocześnie brakuje narzędzi, jak temu zapobiegać. Nie wiem. Może pani doktor Kulesza będzie miała więcej w tej kwestii do powiedzenia.
Tak, przepraszam, tylko chciałbym powiedzieć, że mamy ograniczony czas i jakbym mógłbym prosić o krótką odpowiedź ze strony pani dr Joanny Kuleszyk. Okej, ja tylko odpowiem krótko na to pytanie, bo wydaje mi się, że ono się wiąże z innym wątkiem, ale odpowiem krótko. Żarty nie są karalne, tak? Czyli jakby nie mamy prawa, które zakazuje żartować, chyba że taki żart naruszałby dobre imię, i tu mamy szczegółowe przepisy, znieważał, zniesławiał. Wtedy moglibyśmy się nad tym zastanawiać, ale pamiętajmy, że wolność mediów jest szczególnie chroniona i ja byłabym bardzo ostrożna, próbując ograniczać ową wolność mediów celem ochrony, nie wiem, dobrego samopoczucia, poczucia własnej wartości polityków, byłabym bardzo ostrożna, żeby iść w tym kierunku. Zgadzam się, że to było zadanie dla służb, no i one zupełnie się tutaj nie sprawdziły, połączyły przypadkową osobę z wysokim urzędnikiem państwowym, nie powinni tego zrobić. Chciałam nawiązać do budowania kompetencji cyfrowych i pokazać Państwu, jak tutaj podejmowane są działania, ale powstrzymam się przed tym, proszę tylko pozwolić mi odnotować, że póki co za żarty w Polsce jeszcze chyba, mam nadzieję, wciąż nie wsadzamy ludzi do więzienia, w Rosji chyba też nie. To ja tylko tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję. Tak. To nas jeszcze. Panią doktor za odpowiedź. I tak jak kończy nam się już czas, chciałbym serdecznie podziękować naszym ekspertom i również naszym słuchaczom za udział w naszym wydarzeniu. Muszę przyznać, że z wielką ciekawością słuchałem od naszych ekspertów i pytania były wspaniałe. I myślę, że właśnie takie wydarzenia jak te mogą być korzystne i w pewnym sensie nawet inspirujące do różnych działań, do zgłębienia swojej wiedzy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo.